Rifle ZX Gun Care System to kompletny system pielęgnacji broni palnej. Wszystkie preparaty produkowane są w Polsce, aby bezpiecznie i skutecznie zadbać o Twoją broń palną, aby działała długo i niezawodnie. Preparaty Rifle ZX Gun Care System uzyskały pozytywną opinię Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Przygotowanie stanowiska do czyszczenia. Zabezpiecz stół matą do czyszczenia broni Rifle ZX. Rozłóż na macie ochronne podfoliowane czyściwo Rifle ZX Gun Care Disposable Pad. Procedura bezpieczeństwa. Przed każdym czyszczeniem karabinu przestrzegaj procedury bezpieczeństwa. Jeżeli do broni podpięty jest magazynek, odłącz go od broni. Odciągnij zamek do tyłu i upewnij się, czy komora nabojowa jest pusta. Pamiętaj, aby rozkładanie broni przeprowadzać zawsze zgodnie z instrukcją producenta oraz przestrzegając procedur bezpieczeństwa. Rozłożenie karabinka Bolt Action. Wyjmij zamek z karabinu. Zdemontuj urządzenie wylotowe. Upewnij się, że optyka jest dobrze zabezpieczona. Jeżeli masz zamontowany dwójnóg, a nie chcesz go demontować, zatkaj przecierakiem komorę nabojową. Uniemożliwi to wypływanie piany Borfoam spowodowane niepoziomym ułożeniem broni. Pamiętaj, aby przecierak miał średnicę kalibru, którego używasz. Pianka Borfoam wraz z 60-centymetrową rurką aplikacyjną szczelnie wypełnia lufę, usuwa brud skutecznie i bezpiecznie. Pamiętaj, aby wstrząsnąć piankę przed użyciem minimum 20 sekund. Przypnij rurkę aplikacyjną do puszki z pianką. Włóż rurkę do lufy. Zacznij aplikować pianę stopniowo, wyciągając rurkę z lufy, aż do pełnego wypełnienia lufy. Delikatnie wysuń wycior z przecierakiem. Odłóż karabin na 10 minut, aby Borfoam zapracował, usuwając zabrudzenia z wnętrza lufy. Czyszczenie urządzenia wylotowego. Gun Cleaner. Dzięki wysokiemu ciśnieniu i specjalnie dobranemu składowi chemicznemu, zmywacz wypłucze zabrudzenia i pozostawia broń czystą i odtłuszczoną. Nasz preparat jest bezpieczny zarówno dla broni, jak i elementów kompozytowych czy drewnianych. Wstrząśnij preparat przed użyciem. Zamontuj aplikator. Dozując Gun Cleaner, wypłucz brud z urządzenia wylotowego i podkładek. Użyj czyściwa Gun Care Towel, aby usunąć resztki brudu i Gun Cleanera. Czyszczenie zamka. Dozując Gun Cleaner, wypłucz brud ze zewnętrznej części zamka. Wypłucz brud z kanału iglicy bez rozbierania zamka. Użyj czyściwa Gun Care Towel, aby usunąć resztki brudu i Gun Cleanera. Czyszczenie lufy i karabinu. Użyj Gun Cleanera, aby usunąć resztki piany z lufy oraz wypłukać brud z pozostałych części karabinu. Nie zapomnij o wyczyszczeniu gwintu zewnętrznego lufy oraz korony lufy. Jeżeli broń jest bardzo zabrudzona, możesz użyć szczoteczek Rifle ZX. Użyj czyściwa Gun Care Towel, aby usunąć resztki brudu i Gun Cleanera. Compressed Air. Sprężone powietrze, niezbędne wyposażenie strzelca, aby usunąć piasek, drobny kurz, a także osuszyć szczególnie wrażliwe miejsca w broni palnej. Nie zawiera wody. Załóż rurkę aplikacyjną do puszki ze sprężonym powietrzem. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć nadmiar preparatu z miejsc, do których ciężko dotrzeć czyściwem. Teraz broń jest czysta i odtłuszczona, natomiast nie jest zabezpieczona przed korozją. Care Spray, płyn konserwująco-naprawczy, dzięki zawartości oryginalnego teflonu, regeneruje mikrouszkodzenia w metalu, a także tworzy ochronę antykorozyjną. W celu zabezpieczenia broni przed korozją spryskaj każdy jej element płynem konserwująco-naprawczym. Dzięki zawartości oryginalnego teflonu uzupełni on mikroubytki w metalu i pozostawia warstwę zabezpieczającą. Użyj płynu konserwująco-naprawczego na wszystkie elementy broni. Jest bezpieczny również dla drewna czy materiałów kompozytowych. Zabezpiecz lufę od wewnątrz antykorozyjnie, aplikując Care Spray. Użyj czyściwa Gun Care Towel, aby usunąć resztki brudu i Gun Cleanera. Aby wysuszyć lufę, użyj sznura Bore Snake Rifle ZX. Pamiętaj, aby dobrać odpowiedni sznur do kalibru broni. Dzięki łączonym końcówkom Bore Snake Rifle ZX zapewnia szybkie czyszczenie i osuszenie lufy.
Pamiętaj, aby Bore Snake zawsze używać od komory nabojowej do wylotu lufy i wyciągać z na wprost, aby nie uszkodzić korony lufy. Pamiętaj, aby pozostawić lufę suchą. W tym celu użyj przecieraków. Używaj ich zawsze od komory nabojowej do wylotu lufy. Zabezpiecz Care Spray, zamek i urządzenie wylotowe. Wysusz kanał iglicy z resztek Care Spray używając Compressed Air. Teraz przystępujemy do ostatniego etapu – smarowania. CLP Oil. Dzięki jego użyciu broń działa płynnie. Olej chroni Twój karabin przed nadmiernym zużyciem. Zapewnia ochronę antykorozyjną. Odporny na wysoką temperaturę. Nanieś kilka kropel oleju na zamek karabinu i rozsmaruj po całej powierzchni. Włóż zamek do karabinu i przeładuj kilka razy. Ceramic Grease. Smar ceramiczny odporny na wysokie temperatury chroni zewnętrzny gwint lufy przed spieczeniem z kompensatorem lub tłumikiem huku. Nanieś na czysty i suchy gwint odrobinę smaru ceramicznego. Następnie załóż podkładki i zamontuj urządzenie wylotowe. Odkręć i zakręć kilka razy, aby smar rozprowadzić równomiernie po gwincie. Preparaty Rifle CX Gunker System do nabycia w dobrych sklepach. Sprawdź na riflecx.com.